Wczoraj wieczorem razem z Szymonem Hołownią i naszymi wolontariuszami byliśmy na Dworcu Zachodnim w Warszawie. To jeden z największych punktów recepcyjnych w kraju. To tutaj z autobusów i pociągów przyjeżdżających z nadgranicy wysiadają setki, tysiące ludzi uciekających przed wojną. Na Zachodnim widać jeszcze sporo chaosu. Co to za pomysł, żeby pobierać opłaty za skorzystanie z toalety od Ukraińców? Oni nie mają żadnych złotówek, przyjeżdżają wyłącznie z hrywnami. Ale z tego bałaganu i chaosu powoli zaczyna się wyłaniać pewien porządek. W jednym miejscu hali dworcowej wydawane są posiłki, w innym darmowe karty SIM, w jeszcze innym, możliwie spokojnym, urządzono przestrzeń dla matek z dziećmi. Jest też wydzielone miejsce dla tych, którzy ruszą z Polski na Ukrainę, ruszą na wojnę. Wszędzie widać ogromną ofiarność ludzi, Polaków, którzy starają się pomóc w każdym możliwym wymiarze. To dobrze, że od etapu pospolitego ruszania przechodzimy teraz do bardziej uporządkowanych form pomocy. Przez tydzień Ukrainę opuścił prawie milion ludzi. Istotna, największa część z tego trafia do Polski. To ogromna rzesza ludzi, której musimy pomóc zorganizować ich życie tutaj i nasze życie z nimi, bo nie wiadomo, jak długo potrwa ta wojna. Tym ważniejsze i tym istotniejsze jest uchwalenie, wdrożenie prawa, przepisów na poziomie unijnym i na poziomie polskim. Przepisów, które będą regulować życie, funkcjonowanie Ukraińców u nas. Trzeba im dać prawo do usług medycznych jak najszybciej. Prawo do innych usług publicznych. Pozwolić im wejść płynnie na rynek pracy. Dla Polski to jest i będzie szokująca zmiana. No ale u nas nie strzelają do ludzi, u nas nie bombardują, u nas nie ma wojny i oby nie było.